Hej, hej, jak obiecałem, tak postaram się dla Was zrobić. Od razu mówię. Bardzo Was przepraszam, że rzadko bywam na kanale i rzadko coś robię. Niestety zdrowie i jest taka decyzja prawie już chyba podjęta, że no ja niestety, ale z kanału odejdę. Może ktoś mnie zastąpi, ale zobaczymy. Natomiast będę na Facebooku. Jak coś razem z tymi ludźmi naszymi, co odpisują wam i tam wrzucając różne rzeczy. Dobra, do rzeczy. Mamy powerbank. Kupiłem go, bo chciałem mieć coś stałego, takiego, że mogę telefon podładować, laptopa podładować. Te sprawy, wy rozumiecie. To jest powerbank, stówka. Pojemność niby 100 watogodzin. Boję się, że on nie ma tych 100 watogodzin, ale to nie wiem, który powerbank ma tyle, ile ma napisane. Wiecie, zawsze jest napisane więcej, jak z wieloma rzeczami, co kupujemy, piszą więcej, prawda, wychodzi mniej. Natomiast co? Podłączyłem sobie takiego Asuska starego, no on już ma z 10 lat, jak nie więcej. Na tamte czasy to była rakieta i bardzo popularny laptop. I teraz co? Jak na szorcie już pokazywałem, na tym urządzeniu ten laptop mi pokazuje pobór mocy maksymalnie do 115, 120. No, wiecie, jak się coś wczytuje, uruchamia jakiś program, zawsze ssanie jest większe. Wracając do naszego powerbanku, on ma niby stówę obciążenia, ale nie wyłączył mi się podczas uruchamiania. Bo to zabezpieczenie, to 100, tak jak przy wszystkich innych powerbankach już zauważyłem u znajomych, czy 100, no po prostu taka ta granica, co podane, 100, tam 200, 300, 500 W i nie więcej, to jest taka, moim zdaniem, granica, że on jak chwilowo wam na chwilę wyskoczy, te wiecie, macie 500, a wyskoczyło wam 550, to on chwilowo to toleruje. Natomiast zabezpieczenie jest prawdopodobnie przed jakimś rodzajem przegrzania. Jeśli byście go włączyli na jakieś urządzenie 120-watowe na, nie wiem, 20 minut czy coś, na pewno je rozłączy. Natomiast jeśli to jest chwilowy skok poboru, czy czegoś tam, wiecie, tej energii takiej całej, no to on jeszcze to toleruje, wiecie, do paru sekund, parunastu sekund, potem prawdopodobnie rozłącza. Wszystkie dane na temat takie techniczne wpiszę wam w opisie. Będzie łatwiej, niż ja zacznę wam to opowiadać. Każdy sobie wtedy spokojnie przeczyta, porówna, zobaczy, niż będzie przewijał, powiedział tu 100 wat, a ja znalazłem, że tam jest 100 coś. Albo pojemność powiedział 100, a tak naprawdę tu jest 98 chyba. Czy coś, pojemność tego powerbanka, wszystko wam wpiszę. Tu chodzi tylko teraz mi głównie o to, żeby wam pokazać to urządzenie. Jest prosty. Jak widzicie, włączamy tu. Jeśli chcemy z gniazdka dawać prąd do laptopa, włączamy to. O, widzicie? I wtedy wychodzi tu prąd. Dobra. Teraz tak. Wyposażony jest w takie gniazda, jak widzicie, USB 1, 2 i 3 o zwiększonej tej mocy i tak dalej. Tu ma jeszcze takie wyjście DC. Tym wyjściem ładujemy. Możemy nawet, podejrzewam, muszę wziąć nowy laptop, czyli muszę się wybrać do rodzinki i bez zasilacza, który wtykamy pod gniazdo 230, wetknę tu, bo one nie mają laptopy zasilane takimi, można powiedzieć, kablem USB, którym ładować można od razu telefon, i podpięcie do laptopa jest właśnie typu C. I chciałbym zobaczyć, czy bezpośrednio wepchnięcie tu typu C i do laptopa nie będzie go utrzymywać przy życiu, czy tam ładować. Zobaczymy ten. Dobra, słuchajcie, lampka kierunkowa jest mocna. W biały dzień, jak widzicie, bez problemu sobie można nią pooświetlać. Możemy tam, wiecie, te różne sygnały, typu chyba jakiś tam, nie wiem, alarmowy, SOS, tak, SOS ma. Oj, no, teraz widzicie,
Dobra, i tu mamy to samo, taką dużą lampkę, którą możemy oświetlić namiot. Czyli włączamy tak, ona mocno daje, ale to jest takie rozproszone. Widzicie? Nie ma? Jest. Nie ma? Jest. Wiecie o co chodzi. I ona też ma tam alarmowy i to SOS tak zwane. Dobra. To jest malutki powerbank. Jego wagę i to wszystko też Wam podam. Co jeszcze dostałem w zestawie? Bo ten zestaw mnie kosztował troszeczkę lepiej jak 300, 320. Też w opisie Wam to wpiszę. Za ile kupiłem, gdzie go kupiłem, żebyście mogli sobie porównywać. Dobra, dostałem też nie tylko kabel zasilający, który mogę podpiąć sobie ten panel, który też był w zestawie za te 300 z groszem, a normalnie te panele chodzą po 100, 100, 100 z groszem. To jest 40-watowy panel rozkładany. Zaraz Wam pokażę w ogóle. Dostałem taki kabel plus podłączenie do samochodu. Podłączenie takie całe rozgałęź. A zresztą, kurna, jak debil gadam. Już Wam pokazuję, co jest w pudełku. Jest poza gwarancją. O, znaczy tu macie opis, ale nie ma go po polsku. Więc taki mały minus. Tu mamy takie coś. To jest do panela. Wysuszanie. O, i jak potrzebujemy, to możemy sobie podpiąć, widzieliście, do tego gniazda sobie możemy podpiąć to i potem na przykład podpiąć wszystko, co potrzebne nam pod zapalniczkę w samochodzie, ale też mamy kabel do ładowania tego zasilania samochodowego. Tu jeszcze mamy taki śmieszny multi końcówki, które podpinamy sobie pod prawdopodobnie albo pod ten, albo pod ten, albo pod tamten, co Wam pokazywałem, bo on tamten też można nim zasilać albo pobierać i wtedy macie tu końcówki. Cały zestaw końcówek, chyba z grubsza wszystkie końcówki, jakie są na dziś używane. Nie jest to opis, pamiętajcie, fachowy. Ja tylko tak Wam mówię, jak już Wam wiele razy mówiłem, opisuję Wam to moimi prostymi słowami, jak dla Kowalskiego, który nie ma pojęcia. Tu jeszcze macie, widzicie, zasilacz. Wychodź. Totalny no name. Nie, no nie jest jakiś no name, ale bardziej no name moim zdaniem. To jest z parametrów. Może będziecie sobie widzieć. Nie wiem, czy będzie się udało zestroić. Uda się? Widać? No, niby widać. 30-watowy. Ja teraz sobie tu spojrzę. 30 W, 15 V, 1,4 A, 50-60 Hz. No, taki do podładowania z gniazdka. Więc to wszystko dostajemy. Plus, tak jak mówiłem, przejdziemy teraz do tego panela. A panel ma tak. Jak widzicie, końcówkę do ładowania takich powerbanków. Ma wyjście C i ma wyjście USB typu trzeciego, bo jest z niebieską, więc liczę, że to jest typu trzeciego. Co jest najlepsze, ta dioda tutaj, co widać, powinna się palić po, jeśli panel produkuje prąd. To powinno się palić. Dzisiaj mam piekielnie zachmurzone niebo. Okna jeszcze zasłonięte folią, jak widzicie. Dopiero będę odsłaniał. Natomiast jak se zobaczymy, panel już czerpie prąd jakiś. Więc to jest lepszej generacji. On jest dobrym czymś pokryty. Jak za te pieniądze, to nie mogę narzekać. Na pewno na panel. I powiem Wam, że kupiłem ten zestaw głównie z powodu panelu, który będzie potem zasilał w rajczego jakieś, może też nie o dużej pojemności powerbanki, które będę miał czy testował, ale to jest zestaw, który
że tak powiem, no, najniższej mocy, najniższej, tak powiem, pojemności, bo 100 W, no to 100 W godzin, no to każdy powie, no co to jest, co to jest? No to jest coś, co pozwoli mi w każdej chwili wyraźnego podładować sobie telefony, mówię, laptopa, pozwoli różne rzeczy podładować w terenie, jakbym chciał kiedyś kręcić filmy lub po prostu w końcu zrealizować mój niecny plan i na jakiś tydzień, dwa zrobić spływ jakąś rzeką, biwakując co noc gdzie indziej, czy inne tego typu pomysły. Starczy. Takie coś mi naprawdę starczy, zwłaszcza, że dostałem panel w zestawie, w tej cenie i mogę w każdej chwili go jakoś podładowywać, jak jest słońce. To nie jest, że go muszę wykorzystam, bo naładowałem go sobie w domu i kompletna kaplica. Dobra, słuchajcie, no tyle co mogę, to wam powiedziałem prostymi słowami, pokazałem najprościej jak umiałem. Jeśli będą pytania, piszcie na Facebooka, bo na YouTube już mam dość, nie mam czasu w ogóle odpisywać. Jak wiecie, kupa beretów, kupa debili, którzy do takich pierdół się czepiają, po prostu trolle, 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 trolle. Masakra, a ja kończy mi się zdrowie i pewnie jak znam życie czas, bo ile można walczyć z przeciwnościami losu, więc nie będę marnował po prostu na innych. Mam to w dupie za przeproszeniem, nie obrażajcie się, ale mam po prostu gdzieś. Jeśli komuś się podoba film, to go ogląda, jeśli się nie podoba, to robi tak jak ja. Nie oglądam tego filmu po prostu już, a inni tak gorączkują się, takie sraczki dostają. No. W każdym razie miło mi, że oglądacie. Fajnie, postaram się czasem wpadać na kanał. Jeśli będę żywy, to będę kręcił. Jeśli się skończy, no to niestety za światu wam nic nie nakręcę. Na razie.